Na rynku walutowym forex nie zawsze wszystko idzie po naszej myśli. Jeżeli jesteś osobą początkującą, to może ten moment, który sobie dzisiaj omówimy, jest przed Tobą. To nie jest nic przyjemnego, gdy ktoś informuje Cię, że na Twoim koncie jest zbyt mało środków, zażywszy na to, jakie masz aktualnie otwarte pozycje. W kolejnej lekcji omówimy temat tak zwanego margin call. Margin Call to sytuacja, która polega na tym, że broker kontaktuje się z nami w momencie, kiedy poziom zabezpieczenia, czyli relacja naszego stanu rachunku w stosunku do depozytu zabezpieczającego, zaczyna wyglądać niefajnie. I to niefajnie dla różnych brokerów znaczy różny poziom. Dla niektórych jest to poziom powyżej 100%, dla niektórych na przykład poniżej 80%. Margin Call jeszcze no dobrych parę lat temu polegał na tym, że broker miał prawo do tego, żeby do nas zatelefonować z informacją o tym, że żeby utrzymać pozycję, konieczne jest dopłacenie do konta, bo poziom zabezpieczenia spadł poniżej. Poziomu i tutaj uwaga, nie krytycznego, ale poziomu po prostu dla naszego konta niebezpiecznego. Jeszcze kilka, kilkanaście lat temu, nawet w niektórych przypadkach kilkadziesiąt lat temu, to właśnie kontakt telefoniczny był głównym kontaktem. Aktualnie jest tak, oczywiście, że na platformach forexowych, takich jak MT4, MT5, Seatrader i tak dalej, i tak dalej, pojawiać się będzie po prostu komunikat o tym, że depozyt jest niewystarczający. Na przykład portfel zaświeci się nam na czerwono, przyjdzie nam co najwyżej wiadomość SMS, albo będzie kontakt za pomocą maila, natomiast rzadko, bardzo rzadko odbywa się to w dzisiejszych czasach za pomocą telefonu. Na czym Margin Call polega? Zobaczmy na platformie partnera tej naszej edukacyjnej serii, czyli platformie od brokera. Orbex. Za moimi plecami ja otworzyłem na chybił, trafił pozycje na euro-dolarze. To akurat są pozycje krótkie. Miałem nadzieję na to, że szybko te pozycje będą tracić. Natomiast szybko mówmy, na czym ten margin call może polegać. Jeżeli, i tutaj przyjmijmy. Dla brokera poziom margin call wynosi co najmniej mniej niż 80%, to znaczy, że poziom zabezpieczenia, a więc relacja tego, jak wygląda saldo rejestru operacyjnego, czyli tak zwane equity, albo stan konta na innych platformach, to wszystko zależy od tego, jak wygląda tłumaczenie, w relacji do tego naszego wymaganego depozytu, ile ono procentowo wynosi jeszcze kilka lat temu, bo przed 2016 rokiem, wtedy kiedy zwyczajni, przeciętni i początkujący inwestorzy na rynku Forex nie mogli liczyć na ochronę przed ujemnym saldem, albo przynajmniej nie była to usługa taka typowa, no to oczywiście margin call stanowił takie pierwszy poziom ostrzeżenia dla klienta detalicznego, mówiący o tym, że Uwaga, ten poziom Twojego konta jest, stan Twojego konta jest niewystarczający. Dopłać pieniądze. Ten to dopłać pieniądze jest oczywiście w mocnym cudzysłowie, bo pozycja może się odwrócić, a broker naszych pozycji nie zamknie. Czyli margin call nie jest od razu. Tożsamy z zamknięciem pozycji, czyli nie musimy się martwić, że zaraz, jak dostaniemy telefon od brokera, mamy na przykład 5 minut na to, żeby uzupełnić tą, ten mój depozyt. Natomiast ja tutaj jeszcze otworzę kilka pozycji. O, przez chwilę mieliśmy sytuację, bez względu na to, jaki mamy wynik, że przypadku i tutaj widać wyraźnie, że w przypadku brokera Orpex przesunę to jeszcze wyżej, ten poziom, gdzie konto świeci nam się na czerwono, czyli tak zwany pojawia się komunikat margin Call, to sytuacja, kiedy poziom zabezpieczenia spada poniżej 100. Procent I to nawet w przypadku, gdy ten minus na tych pozycjach może być w zasadzie niewielki, co często jest dużym problemem dla osób, które handlują w zasadzie tak jak nasza facebookowa grupa, czyli pod korek, czyli maksymalnie wykorzystujemy potencjał dźwigni finansowej. Margin call, tak jak powiedziałem wcześniej, to nie jest sytuacja, w której broker nam nasze pozycje zamknie. On będzie nas ostrzegał. Przed po prostu zbyt dużym przelewarowaniem rachunku. Czasy się zmieniają, no i teraz tak naprawdę zostaje nam patrzeć na platformę i na komunikaty, które otrzymujemy szybciej niż w przypadku telefonu, bo jeżeli siedzimy i aktywnie handlujemy, no to oczywiście na platformie ten komunikat dostaniemy szybciej, albo dostaniemy go na telefon. Margin call to jest taka to jest dopiero dopiero ostrzeżenie przed już absolutnie niebezpiecznym dla nas zjawiskiem, jakim jest sytuacja stop out, czyli sytuacja, w której broker nie wytrzymuje i mówi po prostu zamykam twoje pozycje. No i teraz w jaki sposób on je zamyka? Najczęściej odbywa się to w ten sposób, że zamykane są pozycje od największej straty do najmniejszej straty i nawet jeżeli mamy Teoretycznie tylko jedna pozycja nam w portfelu przeszkadza, no to do tej dopóty do będą zamykane pozycje, dopóki poziom zabezpieczenia nie przekroczy poziomu bezpiecznego, czyli po prostu powyżej tego poziomu stop out. Stop-out może wynosić 50, dla niektórych brokerów nawet niżej no w okolicach 30%. My po prostu nie powinniśmy do takiej sytuacji dopuszczać, bo e, zdecydowanie. Trudno nam będzie wygrać z rynkiem w sytuacji, w której będziemy dopuszczać do sytuacji przelewarowania na naszym rachunku, żeby pojawiła się adrenalina, bo pewnie to jest bardzo częsty aspekt istotny dla inwestorów początkujących, indywidualnych, żeby to konto nam się wahało. To już niewielkie pozycje nam tą zmienność na rachunku mogą wywołać i Raczej ucząc się czy to na koncie demo, czy na małym koncie realnym, nie doprowadzajmy do sytuacji zbyt dużej liczby pozycji, tylko i wyłącznie po to, żeby bardzo szybko pojawił nam się jakiś fajny wynik. In plus, rzecz jasna, na rachunku, bo częściej kończy się to właśnie tak zwanym margin call. Margin call to też tytuł filmu, bardzo dobrego filmu na temat sektora finansowego, który możesz obejrzeć na przykład. Różnego rodzaju platformach. Serdecznie, serdecznie ci go polecam. To tyle, jeżeli chodzi o tą lekcję. Daj znać w komentarzu, bo jestem ciekaw, czy miałeś sytuację, gdy rachunek zapalił się na czerwono albo w tych czasach, gdy broker zadzwonił do ciebie z informacją o tym, że Twoje pozycje są zbyt duże i należy do rachunku inwestycyjnego dopłacić, chociaż w tych czasach chyba częściej zdarza się po prostu telefon o to, żeby wpłacić cokolwiek na konto maklerskie. To tyle ode mnie, jeżeli Ci się podobało, pamiętaj o tym, żeby zostawić łapkę w górę. Tak wygląda magazyn Inwestor, to jest wydanie 24, wydanie 25 jest w druku, więc z lada moment odbierzemy wydanie marzec, kwiecień, maj i będzie dla wszystkich prenumeratorów oczywiście dostępne. Można też zamówić bezpośrednio Bezpośrednio to wydanie fxmag.pl łamane przez sklep kod rabatowy Nauka. Możecie wprowadzić w koszyku, wtedy zaoszczędzicie 20%. A oprócz prenumeraty jest kilka projektów edukacyjnych, które z pewnością są warte rozważenia. Udanych inwestycji.